Tak. No, tym entuzjastycznym rozpoczęciem witamy na kanale Pieski Preriowe. Oto kolejny materiał z Euro Truck Simulator 2. Tak, witamy, Wyłączymy cieraczki. I tak, gdzie my jedziemy i dlaczego jest śnieg? Na które pytanko odpowiadamy pierwsze? Dlaczego jest śnieg? Spadł sobie. A co robi fajnego ten śnieg? Można fajnie bokiem latać. A kto lubi latać bokiem i się rozwala? No, oczywiście Wyderka, którego tu dzisiaj nie ma. Ale tyle mi chujów naptykał za te śniegi. Ciekawe dlaczego. No tak. Gdzie jedziemy? Mieliśmy, zgodnie z obietnicą w poprzednim materiale, właściwie nie obietnicą, ale z zapowiedzią, mieliśmy zwiedzać Holandię. Jednakże brak kursów na Holandię i kilka innych czynników wpłynęło na to, że obraliśmy kierunek Finlandii. Po co? A mianowicie po ciężarówki nowe. W dzisiejszym materiale będziemy kupować sobie ciężaróweczki. Jakie zobaczycie później. No, dokładnie. Wyderka już sobie ciężarówkę zrobił, oczywiście. Musiał być pierwszy, oczywiście. Nie musiał być pierwszy. Nie no, to oczywiście, wiadomo. Po prostu nie mógł wystąpić na dzisiejszym odcinku, więc zrobił sobie wcześniej. Oczywiście specjalnie dla was, jako dla widzów kanału, nagrał to, żeby można było pokazać proces tworzenia jego ciężarówki, modyfikacje oraz zobaczycie, jaką sobie wybrał ciężarówkę. Zobaczymy oczywiście w praniu, która będzie najlepsza. No, oczywiście wiadomo, że moja. Nie. Tak.
Niebawem dane było nam zobaczyć komunikat o tym, że kończy nam się paliwo. Jak mnie znacie, nie zatankuję. Dlatego jedziemy pod motową ciężarówkę, bo on nie zatankuje przecież. To normalne pytanie. Po takich cenach oczywiście, że nie. No bo ktoś w huście będzie ci regulował ceny paliwa. Dokładnie. Już lepiej wypompowywać ciągników, które przewozimy. Znaczy co? To jest plan dobry. No. Nawet fajny. Chłopie, darmowe paliwo, jeszcze dostajesz pieniądze za kurs. A jeszcze ci za to zapłacą. No. To nie jest takie głupie. Obecnie jesteśmy w porcie Travemünde. Kurczę, ale droga hamowania jest długa. Wydaje ci się. To po prostu ma słabe hamulce.
po drobnych problemach z nagrywaniem powracamy. Mieliśmy problem nie tylko właściwie z nagrywaniem, ale też z ciężaróweczką. Mamy troszeczkę więcej uszkodzeń i nie chce nam te skurwysyństwo odpalić. No nie tylko tobie. Ogólnie to ciężarówka nadaje się do wystawienia w tym momencie, można dać jako bezawaryjną, bezwypadkową, niechlepaną. Blokujesz mi wyjazd. Bo właśnie próbuję odpalić tą ciężarówkę bezwypadkową. Tak, a dlaczego się nie da? Bo jest bezwypadkowa, tak? I tego się trzymajmy. Moja wydaje ze skrzyni biegów jakieś dziwne dźwięki. Nie wiem, dlaczego to jest. Tak skrzypi, tak fajnie. Powiedz mi, Tomek, czy wybrałeś już może jakąś ciężaróweczkę, którą chcesz kupić? Oczywiście, że to. A jaka to jest? Scania, wszystko pisane. Ja polecę tutaj w Volvo, tak jak mówiłem, zanim dostrzegłem problem z nagrywaniem, gdyż był nagrany tylko i wyłącznie dźwięk. No cóż, to. Przejechaliśmy tu całą trasę. Jesteśmy w miejscowości Turku. Dojeżdżamy do dealera samochodów marki Volvo. I tu zaczynamy swoje zakupy. A bardziej twoje zakupy. Tak. Następny cel to będzie dealer Scania. I teraz robimy sobie taki myk. Naszą ciężaróweczkę, która... Na czerwono ma oczywiście napisane, że ma bardzo pełny bak i jest bezwypadkowo w bardzo dobrym stanie technicznym. Sprzedajemy za 30 patyków, to i tak dobra cena. Jak za bezwypadkowe auto? I korzystając z tego dealera samochodów, odwiedzamy go. No i kupujemy, co tylko chcemy. Tu są te dwa używane. A właśnie, jeszcze kredyt. Metoda sprzedania tamtej ciężarówki.